Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Bartosza Szczygielskiego zatytułowanej Krok trzeci Czyta Anna Mrozowska Mojej teraźniejszości, mojej przyszłości, mojej M Autor Lubiła kochankę męża. Kobieta miała znakomity gust. Wprawdzie ona sama nie odważyłaby się założyć takiej bielizny, ale doceniała kunszt, z jakim ją wykonano. Miły w dotyku materiał, niewidoczne szwy i pasek, który zaprojektowano, by łagodnie wchodził pomiędzy pośladki. Martwiły ją tylko metalowe sprzączki. Musiały wbijać się w ciało przy gwałtowniejszych ruchach. Nie dziwne, że stringi wylądowały pod łóżkiem, bo noszenie ich musiało być udręką. Rzadko znajdowała w domu kobiecą bieliznę, ale i tak działo się to częściej niż ona sama kupowała nową. Dziewczyna musiała nie liczyć się z pieniędzmi, ewentualnie ktoś ją sponsorował albo lubiła chodzić bez majtek, co pasowałoby do tego, jak chciała ją sobie wyobrażać. Miała chude nogi, znacznie chudsze niż jej, na których swoją obecność wyraźnie zaznaczył już celulit. Miała wrażenie, że przy każdym ruchu te małe, denerwujące grudki tłuszczu ocierają się o siebie i że z każdym dniem stają się coraz wyraźniejsze. Partner twierdził, że nic niepokojącego nie zauważył, ale on już od dawna nic nie widział, nic co było z nią związane. Usiadła na skraju Wanny. Wpatrywała się w otwarte drzwi pralki i nie wiedziała, co powinna zrobić. Miała tyle możliwości, ale każda z nich wydawała się nieadekwatna do tego, co już się wydarzyło. Mogła wyrzucić stryngi do śmieci lub zostawić je na pościeli, mogła wsadzić bieliznę do lodówki tuż obok ulubionego deseru jej męża, czekoladowego pudingu, którym zajadał się wieczorami, siedząc na kanapie. Mimo tylu możliwości dalej siedziała przed pralką i gapiła się w pustkę, ściskając w dłoniach bieliznę obcej kobiety. Nie potrafiła jej nienawidzić. Powinna, bo to przecież ta druga, która zabiera jej męża, wiedziała, że to nieprawda. Jedyną osobą, którą mogła nienawidzić, była ona sama. To ona oddała swojego mężczyznę komuś innemu, kiedy zajmowała się rzeczami bez żadnego znaczenia pracą, karierą, domem. Wszystkim tym, co w środku nocy, kiedy łóżko robiło się przeraźliwie zimne, nie miało najmniejszego znaczenia. Nawet najlepiej wyczyszczone kafelki w łazience i najszczersza pochwała od klienta nie były warte tego, by budzić się w pustej pościeli. Zbyt późno to zrozumiała, a ktoś inny wiedział o tym doskonale i na dodatek potrafił się dobrze zachowywać. Mieszkanie wyglądało na świeżo uprzątnięte. Nawet łóżko było zasłane tak, jak sama lubiła, z poduszkami ułożonymi na wierzchu pod względem wielkości i według kolorów. Najciemniejsze z tyłu, a te jasne z nadrukami na samym przodzie. Od razu robiło jej się cieplej na sercu, kiedy widziała, że ktoś oprócz niej się stara. Zgubione stringi mogła zrozumieć. Każdemu zdarzają się błędy. Podniosła się z wanny i wrzuciła bieliznę do pralki. Otworzyła szufladę na proszek i wlała tam odrobinę płynu. Po chwili namysłu dodała także ten do zmiękczania tkanin. Zamknęła drzwiczki, ustawiła temperaturę i wcisnęła start. Wchodząc do salonu, przy akompaniamencie wirującego bębna, nie mogła pozbyć się wrażenia, że o czymś zapomniała. Podeszła do łóżka i dokładnie sprawdziła pościel w poszukiwaniu innych części garderoby, ale nic nie znalazła. Zajrzała nawet do poszewek, bo czasem może zaplątać się w nich jakiś niesforny kolczyk. Wszystko wydawało się idealnie wysprzątane. Rozejrzała się raz jeszcze po sypialni, ale wyglądała lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Nawet pachniało inaczej. Widocznie kobieta zmieniła perfumy. Podobała jej się ta kwiatowa woń, która osiadała na meblach i zasłonach. Tak lubiła kochankę męża nie miała jednak pojęcia co stało się z jej ciałem krok pierwszy była dobrym gospodarzem magda lubiła tak o sobie myśleć dobry gospodarz nigdy dobra gospodyni jej zadaniem nie było podawanie gościom kawy kapci czy rosołu z oczkami tłuszczu wielkimi jak placki ziemniaczane Goście mieli czuć się dobrze w przestrzeni, którą przygotowała. Włożyła w nią bardzo dużo pracy, choć nie pamiętała samego remontu oraz wykańczania wnętrz. To, na co teraz patrzyła, po prostu się pojawiło. Musiała jednak w tym uczestniczyć, bo każdy mebel, roślina i serwetka były dokładnie tam, gdzie ona by je umieściła. Czasem po prostu zapominała. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie poszedł do sklepu po masło, a wrócił ze wszystkim oprócz masła, pomyślała. Wprawdzie ona na zakupy spożywcze chodziła rzadko, ale zasada pozostawała taka sama. Po prostu coś wypadało jej z pamięci. Tak jak to, co wydarzyło się pewnego kwietniowego dnia, kiedy jaskółki, oknówki wracały do kraju, a ona wypiła trochę za dużo. Pamiętała szpital i Damiana stojącego przy łóżku. Obgryzał paznokcie i co chwila wychodził z sali, żeby rozmawiać z pielęgniarką. Potem wrócili do domu, gdzie czekał na nią wazon z liliami i wszystko powoli wracało do normy. Starała się za długo o tym dniu nie myśleć. Powinna patrzeć w przyszłość, a nie wracać do tego, czego i tak nie mogła zmienić i czego nie pamiętała. Dlatego zawsze miała ze sobą notes. Zapisywała w nim rzeczy, które powinna pamiętać. Rzeczy znacznie ważniejsze niż masło, którego i tak unikała, bo odkąd pamiętała, była na diecie. Teraz także patrzyła na notatnik. Obity czarną skórą, która zdążyła przetrzeć się już na rogach, więc ujawniała kawałek tektury schowany pod spodem. Skubała go paznokciami. Wpatrywała się w mężczyznę siedzącego naprzeciwko, a kiedy ten zauważył jej tik, natychmiast przestała. Denerwujesz się czymś? spytał, pochylając się lekko do przodu. Jesteś dziś jakaś nieobecna? Nie, odparła i lekko się przy tym uśmiechnęła. Poprawiła okulary. Nosiła zerówki i doskonale wiedziała, że zachowuje się infantylnie, ale miała bardzo dobry powód, żeby codziennie wkładać je na nos. Odgradzały ją od świata, sprawiały, że twarz wydawała się mniejsza, a także dodawały jej powagi. Raz pojawiła się bez okularów, tłumaczyła Jackowi, że założyła szkła kontaktowe, a on przez całe spotkanie skupiał się na jej przerwie między brwiami. Więcej tego błędu nie popełniła. Możesz mi przecież powiedzieć, co się stało. Rozmawialiśmy już o tym, przypomniała i odłożyła notatnik na stojący między nimi stolik. Jestem tu, żeby słuchać ciebie, a nie na odwrót. Wiem, ale. zawiesił na chwilę głos. Magda przeczuwała już, co zamierza powiedzieć, ale pozwoliła mu zebrać się na odwagę. Potrzebował tego. Lubię cię słuchać. Jacek spuścił wzrok i utkwił spojrzenie w swoich butach. Przepraszam. Nie masz mnie za co przepraszać. Nie po to się tu spotykamy, prawda? Jacek przychodził zawsze ostatni. Czasem robiła dla niego wyjątek i umawiała się z nim nawet wieczorem. Dziś również tak zrobiła i poszła mu na rękę. I tak czekała ją jeszcze jedna sesja, a mężczyzna miał wyjazd integracyjny z firmy i musiał zdążyć na pociąg. Nie była zachwycona tym, że zmieniła swój plan dnia. Magda tak ustalała grafik, żeby najmniej wyczerpujący pacjenci i tacy, którzy potrzebują najmniej uwagi, pojawiali się w gabinecie, kiedy ona myślami była już gdzie indziej. Wtedy, kiedy zmęczenie dawało o sobie znać, i jedyne czego pragnęła, to gorąca kąpiel i kawałek sernika z czekoladową polewą. Jedną z tych rzeczy mogła mieć. Rozmawiałeś z nią? Spytała, bo wróciła myślami do rzeczywistości. Mówiliśmy ostatnio, że zamierzasz zaprosić ją na kolację. Nie było okazji. Widzieliście się? Odchrząknął, zanim odpowiedział robił tak za każdym razem, kiedy wymyślał wymówkę. Tak, tak jakby, bo miała dużo pracy i tylko mijaliśmy się na korytarzu. Jak się z tym czułeś? Podniósł głowę. Z czym? Z tym, że tylko się mijaliście, doprecyzowała. Co wtedy myślałeś, co czułeś? Czasem Magda miała wrażenie, że zbyt mocno naciska na Jacka i w pewnym momencie on zacznie się wycofywać. Po raz kolejny zamknie się w swoim bezpiecznym kokonie i nikogo do siebie nie dopuści. Tym razem tak nie było. Mężczyzna wpatrywał się w Magdę i czekał, aż ta naprowadzi go na poprawną odpowiedź. Nie mogła go wyręczyć. Jacek do pewnych wniosków powinien dojść sam, inaczej będzie w nieskończoność powielał swoje zachowania. Notatnik leżący teraz pomiędzy nimi był pełen zapisków obrazujących, jak mężczyzna podchodził do kobiet i w ogóle do stosunków międzyludzkich. Unikał ich, a Magda podejrzewała, że ma to związek z jego matką. Banał. Najprostsza z możliwych odpowiedzi często była tą najlepszą. Powielanie schematów narzuconych jeszcze w dzieciństwie stanowiło trzon społeczeństwa, bardzo chorego społeczeństwa, które chodziło na terapię, by nie powielać błędów rodziców na swoich pociechach, ale traumatyzować je na nowe, nieznane jeszcze sposoby. Wtedy ich dzieci będą mogły pójść w przyszłości na swoją terapię, a cała zabawa zacznie się od nowa. Początkowe lata życia, kiedy człowiek jest wystawiony na jedną słuszną drogę życiową, wybieraną mu przez rodziców, kształtują go jako osobę. Jacek nie miał tyle szczęścia, żeby jego matkę ktoś zaprowadził na terapię, więc teraz on przechodził ją za nich oboje. Magda nie musiała się nawet wysilać podczas sesji. Wystarczyło, żeby słuchała i czasem pokazała mu, że tego naprawdę chce. Nic więcej. Co wtedy myślałem? Powtórzył po niej. Ucieszyłem się. Zbliżali się do przełomu. Niewielkiego, ale dla Magdy każdy miał ogromne znaczenie. Co cię ucieszyło w tym najbardziej? Że mi nie odmówi, wydusił po chwili. Jak nie zaproszę jej na spotkanie, to nie będzie mogła mi odmówić. Jacek wykazał się żelazną logiką. To Magda musiała mu przyznać. Wiem, że to głupie. To nie jest głupie, odparła i nachyliła się, żeby sięgnąć po szklankę z wodą. Zaraz pewnie mi powiesz, że to lęk przed odrzuceniem. Tak uważasz? Czasem męczyło ją to, że prawie każde wypowiedziane przez nią zdanie jest pytaniem. Zdarzało się, że Magda posługiwała się swoim językiem terapeuty, jak sama go nazywała, nawet poza gabinetem. Zrażała tym do siebie ludzi, a ostatnio nawet w warzywniaku przestali odpowiadać na jej dzień dobry. Raz wdała się w dyskusję ze sprzedawcą i od słowa do słowa wyszło, że ten może mieć problem z uzależnieniem od hazardu. Nie wiem, Jacek podniósł ramiona w geście, który miał uchodzić za obojętność. Może. Magda wiedziała, że ten prosty ruch rąk to coś więcej mężczyzna chował się do swojej skorupy, gdzie pewnie najchętniej spędziłby resztę życia. Nienękany przez nikogo, nie narażałby się tym samym na odrzucenie. Wróćmy na chwilę do tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, dobrze? Skinął głową. Powiedziałeś mi, że byłeś wzorowym uczniem, prawda? Tak, lekko się rozluźnił, a ramiona powoli wracały na swoje miejsce. Lubiłeś to? Nie rozumiem. Czy lubiłeś się uczyć? Jak każdy. Czyli nie? Obydwoje się uśmiechnęli. To nie tak, że nie lubiłem, odpowiedział. Chciałem mieć dobre oceny. Lepsze. Magda wykorzystała chwilę, kiedy Jacek się zamyślił i spróbowała przypomnieć sobie imię jego brata. Pamiętała z poprzednich sesji, że między mężczyznami dochodziło do poważnych zatarć, kiedy byli młodsi skupiła się, ale imię za nic nie chciało się pojawić w głowie. Kolejna rzecz, która wyleciała jej z pamięci. Postanowiła podejść go inaczej. Lepsze oceny niż? Jacek westchnął. Lepsze niż Arek, parsknął. Nie zrozum mnie źle, kocham tego faceta, ale zawsze strasznie mnie wkurwiał. Ciągle mi dogryzał, a moje ręce pełne były siniaków, bo chciał mi udowodnić, że jest silniejszy. — Musiałem być w czymś lepszy niż on. — Zawsze tak było? — Od przedszkola. Zbliżali się do okresu, który Magdę interesował najbardziej. Spaprane dzieciństwo to najlepsze, co może przytrafić się terapeucie. — Starsi bracia potrafią być prawdziwymi dupkami — uśmiechnęła się. Czasem pomagało, kiedy stawiała się w sytuacji swoich pacjentów. — Teraz jest lepiej — Jacek lekko się rozluźnił. Obaj mamy swoje życia. Spotykamy przy piwie, żeby pogadać. Rzadko, ale żaden z nas nie ma czasu. Arek ma świetną pracę, matka jest z niego dumna. Też masz świetną pracę, przypomniała mu. Chyba ją lubisz. Żartujesz? Wypełniam formularze w Excelu przez cały dzień i gapię się na cyfry, których nawet nie rozumiem. Arek jest szefem działu sprzedaży w zagranicznej korporacji. Zagranicznej, rozumiesz? Przetaknęła, choć nie miała pojęcia, o co może mu chodzić. Zawsze był krok przede mną, kontynuował. Zgarniał wszystko, na co tylko miał ochotę. Każdy głaskał go po główce, bo przeszedł jakieś zapalenie płuc jako niemowlak i cudem go odratowano. Czasem marzyłem o tym, żeby służba zdrowia wtedy nawaliła. Jako dziecko miałeś takie myśli? Magda musiała naprowadzić Jacka na właściwy tor. To ona kontrolowała sytuację, ale musiała się pospieszyć. Zegar stojący za plecami mężczyzny pokazywał, że nie zostało im już dużo czasu. Sesja trwała pięćdziesiąt minut, a rozmawiali już ponad trzydzieści. On tego nie wiedział, dlatego to jej zadaniem było pokierowanie rozmowy w odpowiednią stronę. Nie, zaczął się bronić. Nie, tak mi się tylko powiedziało. Po prostu nie lubiłem tego, że jemu wszystko uchodziło na sucho. I nawet za truje matka dawała mu lizaka. Ja mogłem przynosić szóstki, a nikogo to nie obchodziło. Ale nie przestałeś się uczyć, zauważyła. Byłem naiwny, sądziłem, że za którymś razem i na mnie spłynie trochę tej chwały. Kiedy tylko wypowiedział te słowa, Magda zauważyła, jak zmienia się wyraz jego twarzy doszli, a raczej Jacek doszedł do wniosków, które mogły zmienić jego życie. O ile zechce je wyartykułować, a nie zamiecie wszystko pod dywan. Chciałem chciałem, żeby mnie pochwaliła, choć raz. Szukałeś aprobaty, to naturalne. Na stoliku stał pojemnik z chusteczkami jednorazowymi. Magda wymieniała go dwa razy w tygodniu na nowy, bo przynajmniej raz dziennie ktoś zużywał połowę wkładu. Jeszcze minuta i tym kimś będzie Jacek. Lubiła ten moment, kiedy pacjenci odkrywali, co poszło nie tak, co zrozumieli opacznie i zamiast żyć swoim życiem, ciągle patrzyli na nie oczami innych. Kiedy to następowało, mogli w końcu ruszyć do przodu. Napiła się wody, by zwilżyć usta. Powiedz mi coś więcej o swojej matce. Dzieciak przy stoliku obok darł się, jakby starał się o rolę w nowej wersji egzorcysty. Magda była przekonana, że jeszcze chwila, a sam diabeł pojawi się w ognistym kręgu na środku kawiarni i zabierze go ze sobą do piekła. Tam przynajmniej miałby doskonałe warunki do torturowania ludzi i z pewnością zasłużyłby na tytuł pracownika miesiąca. Zdawało się, że matka, siedząca dwa stoliki od niej, także miała dość owocu swojego łona i bardzo żałowała, że cud narodzin nie okazał się kamieniem nerkowym. Co chwila próbowała uciszyć wiercącego się Bachora, podsuwając mu pod nos kolejne zabawki. Na pierwszy ogień poszedł model samochodu Straży Pożarnej. Wylądował na ziemi po kilku sekundach. W ślad za nim poleciał miś z oklapniętym uszkiem ufoludek, a na samym końcu mały keyboard, który sięgając z bruku, wydał z siebie ostatnie dźwięki i rozpadł się na drobne kawałeczki. Goście w kawiarni zupełnie ignorowali sytuację. Każdy patrzył w swoją stronę i starał się nie wtrącać. Nienawiść wisiała w powietrzu, a Magda czuła, że zaraz wybuchnie. Potrzebowała spokoju, spokoju i czaj latte. Odkąd skończyła sesję z Jackiem, bolała ją głowa. Liczyła, że przed kolejnymi pacjentami zdąży wrócić do normy. Kawa miała pomóc, choć wiedziała, że może skoczyć jej ciśnienie i tylko sobie zaszkodzi. Zaryzykowała i zeszła do kawiarni, która znajdowała się w tym samym budynku co jej gabinet. Nie przewidziała tylko, że wchodząc do środka trafi na takie przedstawienie. To jedyne miejsce w okolicy, gdzie można było spokojnie pomyśleć i nie obawiać się tłumów z laptopami przy każdym stoliku. Magda przychodziła tu niemal codziennie. Żałowała tylko, że lokal czynny jest jedynie do dziewiętnastej, a w weekendy do siedemnastej. Nie rozumiała tego, ale to nie był jej biznes, więc nie musiała. Wzięła głęboki oddech i rozłożyła przed sobą notes. Spokojnie. Powiedziała i zaczęła rozmasowywać skronie. Tylko spokojnie. Nie pomagało. Magda zamknęła oczy, aby choć na chwilę zaznać kojącej ciemności, ale wrzask nie miał problemów z tym, żeby się przez nią przedrzeć. Ból głowy się nasilał. Coraz mocniej rozpierał się wewnątrz jej czaszki, żeby znaleźć dla siebie ujście. Podniosła głowę i już miała coś powiedzieć, kiedy sama matka podjęła jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. I jedną z głupszych. Użyła przemocy. Kobieta złapała dziecko za ramiona i zaczęła potrząsać ciałem, które ważyło nie więcej niż dziesięć kilogramów. Im głośniej płakało, tym mocniej zaciskały się palce na skórze dzieciaka. Magda obserwowała całą sytuację z bezpiecznej odległości kilku metrów. Ale i tak czuła niemal fizyczny ból, widząc, jak główka dziecka nie potrafi utrzymać się w pionowej pozycji. Latała w przód i w tył z każdym kolejnym potrząśnięciem. Musiała zareagować. Zostaw go, głos przedarł się przez jazgot wypełniający kawiarnię. Dotkniesz go raz jeszcze, a do ciebie przyjdę. Ktoś Magde uprzedził. Wprawdzie ona nie użyłaby tak mocnych słów, ale doskonale rozumiała, czemu te musiały się pojawić. Agresji nie da się stłamsić głaskaniem po głowie potrzeba pierwotnej siły. Za walkę z przemocą należy zabrać się u jej podstaw, a nie w chwili, kiedy ta już eskaluje. Tutaj nie ma miejsca na półśrodki. Magda zaczęła szukać wzrokiem kobiety, która była na tyle odważna, żeby wyrazić opinię wszystkich zgromadzonych w kawiarni. Znalazła ją przy wejściu. Patrzyła na wyprostowaną, pewną siebie postać, która ze spokojem mogłaby reklamować zarówno usługi bankowe, jak i koronkową bieliznę. Ciemne włosy kończyły się tuż przed jej ramionami, odsłaniając wypielęgnowaną skórę szyi. Mała czarna układała się idealnie i uwypuklała to, co powinna, zostawiając jednocześnie sporo miejsca dla wyobraźni mężczyzn, którzy obserwowali ukradkiem. Wystarczyła krótka chwila, a Magda już zaczęła zazdrościć jej figury, choć do tej pory była zadowolona ze swojego ciała. Względnie zadowolona. Czuła, że wpada w kompleksy, a najgorsze było to, że kobieta zauważyła, jak Magda na nią patrzy, i skierowała seksowne nogi w wysokich szpilkach wprost do jej stolika. Spuściła wzrok, licząc na to, że nie będzie musiała wchodzić w konfrontację. Bez odpowiedniego przygotowania nie wychodziło jej to najlepiej. Cholerna patologia kobieta zatrzymała się tuż przed stolikiem Magdy. Czasem ma się ochoty po prostu spuścić takiej matce w pierdol. Mhm. Więcej nie była z siebie w stanie wydusić. Zaczęła kreślić w notatniku wzory, byleby nie patrzeć na stojącą przed nią postać. W kontrolowanych warunkach zachowałaby się inaczej. Kawiarnia nie stwarzała odpowiedniego klimatu do rozmów, co było wbrew ogólnie przyjętej opinii. Liczyłam na cieplejsze powitanie. Słucham? Nie miała wyjścia i podniosła wzrok. Przepraszam, ale chciałam popracować. Widzę, że mnie nie pamiętasz. Magda nie poznawała ludzi. Przyzwyczaiła się do tego i to nie pierwszy raz, kiedy ktoś się nagabywał. Zazwyczaj w takiej sytuacji po prostu się uśmiechała, pokazywała na zegarek i udawała się w swoją stronę. Teraz nie mogła. Nie spróbowała nawet zamówionej kawy, której aromat wciskał się do nosa i sprawiał, że musiała się powstrzymywać, by nie złapać zakubek stojący obok. Przepraszam, ja. Dużo przepraszasz, kobieta się uśmiechnęła. Powinnaś przestać. Ona powinna przeprosić. Matka z dzieckiem, które na szczęście postanowiło, zamiast płakać zasnąć, właśnie w pośpiechu pakowała zabawki do wózka. Spojrzała tylko w stronę stolika, gdzie siedziała Magda i pokazała środkowy palec, by następnie popukać się nim w czoło. Chwilę później już jej nie było. Mówiłam, że to patologia. Mogę? Nie czekając na to, aż uzyska odpowiedź, kobieta odsunęła sobie krzesło i usiadła obok. Położyła na stoliku torebkę i założyła nogę na nogę, odsłaniając opalone uda. Sharon Stone byłaby z niej dumna. Trochę mnie zawiodłaś. Prze... Magda się powstrzymała. Przypomnij mi, pani, skąd się znamy? Zupełnie nie kojarzyła siedzącej obok postaci. Czuła ją za to bardzo wyraźnie. Intensywny zapach lawendy, drzewa sandałowego i wanili. Pachniała pieniędzmi i wyglądała tak, jakby na nic ich nie żałowała. Magda nie obracała się w takich kręgach. Nie znała ludzi wydających niebotyczne dla niej kwoty na coś, czego nie potrzebowali. Owszem, widywała ich, ale występowali w jej ulubionym serialu, a to chyba się nie liczyło jako znajomość. Zaczęła się krępować obecnością obcej osoby i najchętniej wróciłaby już do swojego gabinetu. Nina przedstawiła się kobieta po tym, jak skończyła się wpatrywać w notę Smagdy. Nina Dulska. Dulska powtórzyła zupełnie tak jakby miało to coś pomóc zanim zaczniesz mi mówić o tej cholernej książce za polskiej przypomnę że odbywałyśmy już taką rozmowę magda milczała w liceum doprecyzowała nina cholera naprawdę mnie nie pamiętasz co traktowałaś mnie prawie jak siostrę której nigdy nie miałaś czasem tak mam usprawiedliwiła się, ale nie chciała mówić kobiecie o swoich problemach z pamięcią. Minęło trochę czasu. Wolała nie liczyć tego, kiedy zdawała maturę. Czasem zdawało się jej, że to zaledwie kilka lat, a potem uświadamiała sobie, że dwadzieścia to znacznie więcej niż kilka. Przerażało ją to, że całe życie mignęło jej w ułamku sekundy i zanim się obejrzy, kolejny taki ułamek będzie za nią. Nie przejmuj się, też ledwo cię poznałam w tych okularach, odparła i złapała za kubek stojący na stoliku. Pozwolisz? Umieram z pragnienia. Magda nie zdążyła jeszcze spróbować czaj latę, ale patrząc na to, jak Nina przysysa się do kubka, wiedziała, że zamawiając je, podjęła dobrą decyzję. Boże, ale to było dobre. Cieszę się, że ci smakowało. Magda wykorzystała moment i sama chwyciła za kubek. Miała nadzieję, że w środku zostało cokolwiek, bo nawet jeszcze nie zapłaciła za napój. Nie lubiła trwonić pieniędzy, a zwłaszcza teraz, kiedy większość spraw finansowych przejął na siebie Damian. Wprawdzie jej mąż nie narzekał, a przynajmniej nie mówił o tym wprost, ale czuła, jak w domu narastają problemy, niekoniecznie związane z pieniędzmi powinna lepiej sobie z nimi radzić ale akurat w tym przypadku jej terapeutyczne zdolności zupełnie się nie sprawdzały Pracujesz w okolicy? Magda podjęła próbę interakcji. Dalej nie była przekonana czy faktycznie się znają. Szkoła średnia była dla niej czarną plamą, podobnie jak studia i wiele innych okresów w życiu. Mimowolnie przejechała palcami po lewej skroni tak jakby czegoś tam szukała. Chciała odpowiedzieć Ninie, ale nie potrafiła. Byłam na spotkaniu w okolicy. Senior account manager. Wciskam klientom dużo niepotrzebnego im szajsu. Mamy biurowiec w centrum obok złotych tarasów. Ostatnie słowa powiedziała niemal szeptem, jakby spowiadała się z nieczystych myśli o proboszczu. Strasznie dużo tam dzieciaków, ale mam blisko do metra. My też chodziłyśmy po sklepach albo siadałyśmy na schodach i gapiłyśmy się na ludzi? Magda przypomniała sobie miejsce, w którym spędziła większość swojego życia. Nie, uśmiechnęła się. Pewnie dlatego, że na naszym zadupiu nie było gdzie chodzić, a ja musiałam wracać do domu zaraz po lekcjach. Nawet po latach nie mogła się przekonać do podróżowania autobusem. Spędziła w zapchanych i śmierdzących pojazdach całe liceum i nie miała zamiaru do tego wracać. Uroki mieszkania na wsi. Przynajmniej był spokój, a teraz wszędzie jest głośno. Nina podniosła głos, bo za ladą uruchomił się ekspres i zaczął mielić ziarna kawy. A ty gdzie pracujesz? Mam gabinet w tym budynku. Dentystyczny? W tonie jej głosu Magda wyczuła pogardę. Nie dziwiła się jej, bo nikt nie lubił dentystów. Zapewne oni sami nie przepadali ze swoim odbiciem w lustrze. — Psychoterapia — wyprowadziła ją z błędu. — No i wyszłam za mąż. Na potwierdzenie tych słów podniosła prawą dłoń i dumnie zaprezentowała obrączkę. Dopiero teraz zauważyła, że nie ma na niej pierścionka zaręczynowego. Widocznie znowu zostawiła go na umywalce, kiedy szła pod prysznic — Biżuteria lubiła ześlizgiwać się z jej palców. Czasem zastanawiała się, czy jest w ogóle sens ją zakładać, ale kiedy miała gorsze chwile, przejeżdżała kciukiem po chłodnej obrączce i od razu się uspokajała. Moje gratulacje! Nina wyglądała na szczerze zadowoloną. Jesteś z tego dumna? Słucham? Nie spodziewała się takiej reakcji. Czy jesteś z tego dumna? Oczywiście, że jestem. Oburzyła się. Damian jest cudowny. Nina parsknęła śmiechem. Przepraszam, przepraszam. Mówiłam o twoim gabinecie. Nigdy nie zrozumiem kobiet, które jako najważniejsze wydarzenie w swoim życiu uważają wizyty w urzędzie i parawkę. Poprawiła przy tym kosmek włosów, który niby przypadkiem wysunął się z jej ucha. Nie bierz tego do siebie. Nie biorę. Magda nie miała pojęcia, czemu w ogóle wspomniała o Damianie. Źle zrozumiałam. Zdarza się, ale skoro przy tym jesteśmy. Przystojny jest? Innego bym nie wzięła, zażartowała. Dużego ma? Magda o mało nie wypluła kawy na stolik. Bezpośrednio ścininy zaczynała ją odrobinę męczyć. Mimo wszystko zazdrościła jej tego, że kobieta mówiła dokładnie to, co myślała i nie oglądała się na innych. Jej tego brakowało. Przyzwyczajona była do słuchania, a nie do mówienia. Siedząca naprzeciwko niej kobieta stanowiła jej lustrzane odbicie, ale chudsze, ładniejsze i znacznie bardziej interesujące. Magda aż skarciła się w myślach za to, co o sobie pomyślała. Powinna bardziej doceniać to, co ma. Wiesz, lekko się zarumieniła. To nie jest najważniejsze. Skłamała z premedytacją. Nie zamierzała się zwierzać, a przynajmniej nie teraz. Każdy element życia w związku jest równorzędny. Jeżeli kobieta mówiła, że seks nie jest dla niej istotny, Magda od razu podejrzewała, że ta była w dzieciństwie molestowana. Skrzywienie zawodowe nie pozwalało jej inaczej. Czyli nie, Nina wydała odrobinę wargi, zawsze coś musi być nie tak z facetami, prawda? Albo nie mają pieniędzy. Albo ich fiuty wyglądają jak korniszonek, który leżał za długo na słońcu. Wiem coś o tym. A ty? Co ja? Odwróciła głowę i przywołała ruchem ręki kelnerkę. Powinna do nas podejść, kiedy tylko usiadłam. Widać, Nina miała bardzo wysokie wymagania wobec innych. Magda, wchodząc do kawiarni, sama podeszła do lady, odczekała, aż młoda dziewczyna skończy przygotowywać poprzednie zamówienie. I dopiero wtedy się do niej odezwała. Wątpiła w to, czy obsługa ma w ogóle obowiązek podchodzić do klientów przy stolikach. Nawet jeżeli nie miała, to kelnerka do nich właśnie podeszła. — Jeszcze raz to samo — Nina wskazała na kubek z chajlatę. — Wyborna. Marnuje się tu pani. — Słyszałam, że w Starbucksie na Emily Plater kogoś szukają. — Proszę spróbować. W tonie głosu Niny nie dało się wyczuć nawet lekkiego fałszu. Magda na miejscu kelnerki poczułaby się urażona, ale ona wszystko brała zbyt dosłownie. Praca w barze nie była spełnieniem marzeń, a już na pewno nie dla Magdy. Ona chciała pomagać ludziom. Niezależnie od tego, z jakimi problemami do niej przychodzili, zawsze starała się ich wysłuchać. Czuła, że siedząca obok niej koleżanka także ma coś ważnego do powiedzenia. Kelnerka zapisała zamówienie na małej karteczce, podziękowała i odeszła od ich stolika. Przepraszam, mówiłaś coś? Tak, Magda przejechała palcami po notesie. Pytałam, czy ty masz męża? To skomplikowane, odparła i na chwilę spuściła wzrok. Chwilowy konflikt interesów. Problemy w związkach to coś normalnego. Magda przyjmowała na terapię także pary. Teraz był odpowiedni moment, aby z tego skorzystać. Zawsze przyrównuję to do pracy. Czyli mam wszystko odwalić jak najszybciej i iść na proseko do baru? Obie zaśmiały się głośniej, niż przewidywała etykieta. No nie, chodziło mi raczej o to: czekaj, Nina jej przerwała. Jeżeli chcesz mi mówić o tym, że nad związkiem trzeba pracować, to sobie daruj. Wiem o tym. Magda też wiedziała: nawet lepiej niż skłonna była przyznać, Kochała Damiana, ale w ich małżeństwie nie układało się tak, jakby sobie tego życzyła. Oddała wszystko, na czym jej tylko zależało, aby dać mu szczęście. To jednak ciągle było za mało. Magda widziała w oczach swojego partnera, że czegoś mu brakuje, ale nie chciał o tym rozmawiać. Próbowała. Odnosiła wrażenie, że dotarła do ściany i jedyne, co może teraz zrobić, to czekać. Nie wiedziała tylko na co. Kolejna kawa wylądowała na stoliku. Kelnerka postawiła ją przed Magdą tak, jakby wiedziała, że poprzedni klientka nie wypiła w całości. Muszę spadać, mam kolejne spotkanie. Miło było cię spotkać. Nie chciałam cię obrazić, Magda wyprostowała się. Nie panuje nad niektórymi odruchami taka praca. Następnym razem, jak się spotkamy, Nina podniosła się z krzesła i przejechała dłońmi po małej czarnej. Daruj sobie psychoterapię. Nie lubię tego. Przepraszam. Nie przepraszaj, upomniała ją po raz kolejny. Po prostu zapłacisz za kolejną kawę. Nina wyciągnęła z torebki pięćdziesiąt złotych i położyła je na stoliku. Wzięła notę z magdy, przesunęła go w swoją stronę i otworzyła na losowej stronie. Złapała za leżące na blacie długopis, a następnie napisała swój numer telefonu. Masz zadzwonić do mnie wieczorem, uśmiechnęła się i odsunęła notes na swoje miejsce. Inaczej się obrażę. Zadzwonię. Słowo. To wystarczyło za pożegnanie. Żadnego całowania się w policzek, uścisków i wszystkiego tego, co miało uchodzić za gesty czułości, a w rzeczywistości było tylko wyuczonym mechanizmem. Zero sztucznego przeciągania rozmowy i niewygodnych pytań. Początkowa obecność niny ją męczyła. Ale pod koniec rozmowy coś się zmieniło, niezależnie od tego, jak ta dyskusja się zakończyła. Zazdrościła jej pewności siebie, którą kobieta niemal zarażała wszystkich wokół. Nawet ona poczuła się inaczej, na krótką, jakże piękną chwilę. Magda patrzyła, jak kobieta opuszcza kawiarnię, a w głowie miała tylko jedno pytanie. Dlaczego sama nie jest taka jak ona? Wielokrotnie widziała, jak zazdrość zniszczyła wiele dobrych związków. Magda obserwowała właśnie, jak niszczy kolejny, choć w tym przypadku uważała, że to dobrze. Ostatni pacjenci na dziś usiedli na fotelach, a następnie lekko je od siebie odsunęli. Tylko jedna z osób chciała przyjść na terapię. Nie musieli mówić, która, bo doskonale wyczuła to już przy pierwszym spotkaniu. Niewiele się od tego czasu zmieniło. Pierwszych dwadzieścia minut praktycznie milczeli, a Magdzie zaczęły zamykać się oczy. Ożywili się, kiedy sesja zbliżała się do końca. Znowu wróciłeś później z pracy. Kobieta skubała skórki przy paznokciach. Wiem, że masz ważny projekt na głowie, ale to była nasza rocznica. To nie była żadna rocznica, odpowiedział. Tak to tylko nazwałaś. Dla mnie to było ważne, poczułam się zraniona. Robili postępy. Magda przy ostatniej wizycie powiedziała im, że należy artykułować swoje potrzeby i mówić otwarcie o tym, jak działają na nich czyny partnera. Żadnego obwiniania czy próbowania wywołania poczucia winy. Proste, wyraźne komunikaty. Kobieta wywiązywała się z tego zadania bardzo dobrze, mężczyzna niekoniecznie. Zdradzał ją. Wiedzieli o tym wszyscy w gabinecie, ale jedna osoba nie dopuszczała do siebie tej myśli. Magda milczała. Po pierwsze, nie miała prawa ingerować w życie swoich pacjentów, po drugie, para siedząca naprzeciwko niej była całkowicie samowystarczalna. Zupełnie jakby cała rozmowa była już przez nich rozpisana w formie scenariusza, a oni tylko odgrywali swoje role. W smutnym melodramacie, którego finał nie zapowiadał się na happy end. Traktujesz mnie protekcjonalnie. Przepraszam mężczyzna odwrócił się w stronę partnerki. Naprawdę przepraszam. Teraz mnie przepraszasz? Tutaj? Wróciłem później z pracy, bo chciałem. Chciałem ci zrobić niespodziankę. Niespodziankę? Kupiłem nam wyjazd na wakacje, uśmiechnął się i złapał kobietę za rękę. Zawsze chciałaś pojechać do Egiptu. Niewiele brakowało, a Magda parsknęła by śmiechem. Nauczyła się panować nad takimi odruchami, ale czasem miała z tym problemy. Zwłaszcza gdy słyszała takie brednie. Wiedziała, że to kłamstwo, a mężczyzna pierwsze, co zrobi, kiedy wrócą do domu, to kupi najtańsze możliwe last minute i zagwarantuje sobie dwa tygodnie seksu pod palmami. Jego partnerka będzie łapała z tego wyjazdu każdą minutę. Prawdopodobnie to będą ostatnie minuty ich związku. Kochanie, rzuciła mu się na szyję, czemu nic nie mówiłeś? Nie chciałem zepsuć ci niespodzianki. Przytulił ją i ukradkiem zerknął na zegarek. Wiem, jak je lubisz. Głuptas. Czuło się niezręcznie, kiedy para zaczęła się całować. Nasza sesja dobiega końca. Magda wtrąciła się pomiędzy jedną wymianą śliny, a drugą. Zadzwońcie proszę, kiedy wrócicie z waszego wyjazdu, to umówimy się na kolejną wizytę. Facet wstał z fotela pierwszy. To chyba nie będzie konieczne. Wyciągnął dłoń do swojej partnerki. Uczepiła się jej jak małpa drzewa. Bardzo nam pomogłaś i raczej już tu nie wrócimy. Kobieta tylko skinęła posłusznie głową. Nic już do niej nie docierało. Dostała to, co chciała. Musiała przeczuwać, że to tylko chwilowe i że przed nimi wyrasta ściana, o którą się rozbiją, ale liczyła jeszcze na to, że uda się jej coś zmienić. Baby są strasznie naiwne pomyślała Magda. Czuła się, jakby oglądała źle napisaną sztukę teatralną, której scenariusz powstał na kolanie i w dziesięć minut. Czasem było jej wstyd za swoją płeć, która, jak lemingi, podążała wydeptanymi ścieżkami wprost w stronę przepaści. Nie docierało do kobiet, że nikogo nie da się zmienić, jeżeli sam tego nie będzie chciał, a już na pewno nie dorosłego faceta. Nie w sytuacji, kiedy bez żadnego wysiłku dostawał to na co tylko miał ochotę i nie musiał dawać nic od siebie. Jeżeli zmienicie zdanie, Magda utkwiła wzrok w kobiecie, ale ta unikała jej spojrzenia. Wiecie gdzie mnie znaleźć. Jasne, odparła tamta niechętnie. Jesteśmy w kontakcie. Kolejny raz Magda przekonała się o tym, że czasem nie da się komuś pomóc. Niezależnie od tego, jak bardzo by próbowała, do zmiany trzeba dojrzeć. Obserwowała, jak kobieta radośnie uczepiła się swojego partnera i jak mocno wbiła mu paznokcie w skórę dłoni. Wyszli z gabinetu, więc wzięła ich teczkę i włożyła do szuflady. Nie zamierzała już nigdy zaglądać do tych papierów. Trochę jej zazdrościła tej dziecięcej naiwności przekonania, że wszystko będzie dobrze i że wystarczy dostać Lizaka po wizycie u dentysta, a już nigdy nie będzie borowania. Magda chciałaby tak myśleć. Wyłączyć analizowanie towarzyszące jej każdego dnia i każdej godziny, żeby choć raz zwyczajnie cieszyć się z małych rzeczy. Unikanie myślenia bardzo pomagało w życiu. Boże, co za dzień, powiedziała sama do siebie. Zdawała sobie sprawę z tego, że często tak robi zbyt często, ale nie potrafiła pozbyć się drażniącego nawyku. Rozejrzała się po swoim gabinecie. Nagle zrobiło się w nim przeraźliwie pusto, choć miała wokół siebie dokładnie to, co zawsze. Za nią stało stylowe biurko z jasnym lakierowanym blatem, zbierającym kurz, który codziennie należało wycierać. Magda wróciła na swój fotel, który niczym nie różnił się od dwóch pozostałych ustawionych po przeciwnej stronie stolika kawowego. Szare obicie miało działać uspokajająco i spełniało swoje zadanie. Podobnie jak monstera dziurawa stojąca w rogu pokoju. Jej zieleń pięknie komponowała się z bladożółtym kolorem ścian. Zupełnie zrezygnowała z obrazów czy plakatów. Unikała czegokolwiek, co mogłoby rozpraszać. Nawet roślina stała za plecami pacjentów, aby oni widzieli tylko ją. Stwarzała wrażenie bezpiecznej przystani. Tylko że Magda nie czuła się bezpiecznie. Nauczyła się przed nimi udawać. Przed wszystkimi. Nakierowywała pacjentów na właściwe tory, lekko szturchała, kiedy zachodziła taka potrzeba, ale nigdy za mocno. To wszystkiego powinni dojść sami. Ona także ale wiedziała, że łatwiej pomaga się innym niż samemu sobie. Cholera, spojrzała na zegarek stojący pod ścianą wskazywał dziewiętnastą. Ten dzień nie przebiegał tak, jak sobie zaplanowała. Zmiana w harmonogramie, a potem spotkanie z Niną w kawiarni. Stała i podeszła do biurka. W jednej z szuflad trzymała telefon. Zawsze wyciszony, żeby przypadkiem dźwięk utworu Eltona Johna I'm Still Standing nie zniszczył tego, co wypracowała z pacjentem. Sprawdziła, czy ma jakieś nieodebrane połączenia. Wyświetlacz pokazywał tylko, że kolejnego dnia w Warszawie ma być dwa stopnie chłodniej niż dziś. Zero powiadomień. Dziwne. Magda spodziewała się przynajmniej sms -a. jakiegokolwiek znaku od Damiana, że wszystko z nim w porządku, lub z prozaicznym pytaniem, czy ma kupić chleb wracając do domu. Kiedyś częściej okazywał zwykłe ludzkie zainteresowanie. Dalej się starał, widziała to w jego zachowaniu ale inaczej niż ona by tego chciała. Brakowało jej wiadomości od męża, czegokolwiek, co świadczyłoby o tym, że dalej mu zależy tak, jak powinno, a nie tak, jak wypada. Przejrzała historię konwersacji i zauważyła, że ta urywa się w pewnym momencie miesiąc temu, zupełnie tak, jakby wcześniej było tam coś ważnego, a ona to wykasowała. Pierwsza wiadomość na to wskazywała. Teraz wszystko będzie już dobrze. Nie pamiętała, żeby czyściła telefon. Jeżeli miała być ze sobą szczera, w ogóle nie pamiętała tej konwersacji ze swoim mężem. Nowe technologie były dla niej zagadką i równie dobrze mogła wcisnąć coś w telefonie i niechcący coś usunąć. Będzie musiała spytać Damiana, czy tak mogło się stać. W ciągu tego miesiąca coś się między nimi zepsuło. Coś, czego Magda nie potrafiła zobaczyć, i strasznie ją to bolało. Zrozumiała, że jeżeli niczego nie zrobi, straci ukochanego. Schowała komórkę do torebki razem ze swoim notesem i złapała za klucze. Wynajmowana kawalerka idealnie sprawdzała się w roli gabinetu terapeutycznego, dawała swobodę i możliwość odseparowania pracy od życia codziennego. Pomieszczenie było zupełnie bezosobowe. W tej chwili Magda czuła się dokładnie tak samo nie mogła przestać myśleć o Ninie, nie pamiętała kiedy widziała ją ostatnio, ale nie mogła doczekać się tego, kiedy spotkają ponownie. Pociągała ją pewność siebie, Niny. Jednocześnie kobieta roztaczała woń bezpieczeństwa, a tego Magdzie brakowało najbardziej. Tej pewności, że cokolwiek się stanie, będzie miała komu oprzeć głowę na ramieniu. Przejrzała wreszcie na oczy. Stała u szczytu schodów i spoglądała na całującą się parę. Mężczyzna był ubrany w czarny garnitur, który wyszedł z mody w tym samym czasie, kiedy na scenie zaczęły rozbierać się spice girls. Jego nowa partnerka także dostosowała się do panujących trendów. Miała na sobie przykrótką sukienkę z cekinami, i nawet w wysokich obcasach musiała stawać na palcach, by wbijać się wargami w usta swojego kochanka. Dramatyczna muzyka psuła cały nastrój. Mam nadzieję, że nie spadnie ze schodów. Magda uwielbiała telenowele, ale nigdy się do tego nie przyznawała. Nie publicznie, bo czuła, że straciłaby wtedy na wiarygodności. Przykryła nogi kocem, choć na zewnątrz były dwadzieścia trzy stopnie. W mieszkaniu zawsze czuła się jak w chłodni. Maria rzuciła w stronę ekranu. Javier, to kawał drania, rzuć go w końcu. Ekscytowały ją wydarzenia tworzone przez scenarzystów, którym najwyraźniej płacono od liczby scen, w których dało się wcisnąć zbliżenia na twarze aktorów. Naliczyła już cztery takie najazdy, a serial włączyła przed kilkoma minutami. Nachyliła się do przodu, kiedy Maria zrobiła pierwszy krok w stronę całującej się pary. Bardzo nieostrożny krok, debilka. Kobieta straciła równowagę. Zbliżenie na rozszerzone ze strachu źrenice i mocne fortepianowe akcenty w muzyce towarzyszyły jej upadkowi. Magda odczytywała to symbolicznie. Maria chciała wyjść naprzeciw napotkanej sytuacji, zniżyć się do poziomu, który reprezentowali jej mąż oraz nowo zatrudniona opiekunka do dzieci, ale poległa. Każdy krok zbliżał ją do klęski, a w tym przypadku każdy stopień ręcznie robionych schodów z przepiękną balustradą. Klasyka. W serialu widziała te same mechanizmy, co u siebie na fotelu w gabinecie. Pojawiały się dzieci, by zespolić rozpadające się małżeństwo i pojawiała się ona obietnica czegoś nowego, ekscytującego i z ciałem, którego jeszcze nie zniszczyła grawitacja. Magda spoglądała na ekran i widziała w nim odbicie wielu związków, choć oczywiście bardzo przejaskrawione. Niewiele osób chodziło po domu w sukniach balowych i zapewne jeszcze mniej spadało w nich ze schodów w zwolnionym tempie. Kiedy Maria w końcu się zatrzymała, a jej martwe oczy wycelowały w dalej obściskującą się parę, na ekranie pojawiły się napisy: Zapowiedź kolejnego odcinka pokazywała, że na pogrzebie Marii zjawi się jej zaginiona siostra bliźniaczka. Dobra! Magda zrzuciła koc i wstała z kanapy. Jeszcze jeden! Złapała za kieliszek i wlała w siebie ostatnie krople czerwonego wina, półsłodkie z lekką nutą wiśni. Przeczytała na etykiecie, że doskonale komponuje się z czekoladą oraz ciastem, co postanowiła teraz sprawdzić. Wprawdzie zamierzała przejść na kolejną dietę, skoro tej obecnej i tak nie uda jej się utrzymać, ale nie powinno się zaczynać głodówki wieczorem. Najlepiej kolejnego dnia, a jeszcze lepiej od kolejnego tygodnia, tak aby przypadkiem czegoś nie pomieszać później w skromnym jadłospisie. Było jej zimno w stopy, ale nie założyła skarpetek. Ten chłód akurat lubiła. Podłogę w mieszkaniu wyłożono wielkimi płytkami, które miały imitować beton architektoniczny. W zestawieniu z bielą ścian i mebli Magda czuła się tu czasem jak w muzeum sztuki nowoczesnej. Starała się ożywić salon i na stoliku kawowym postawiła wazonik ze świeżo zerwanymi gałązkami bzu. Fiolet pięknie odcinał się od reszty, ale to było za mało, by wnętrze nabrało charakteru. Damian nie zgadzał się na nic więcej. Rozumiałaby to, gdyby mieli dzieci, które wszystko niszczą swoimi ciekawskimi rączkami, ale na szczęście nie posiadali potomstwa. Nic nie kręciło im się pod nogami, nie zdejmowało obrazów ze ścian i nie rysowało kredkami po podłodze. Wieczory i weekendy mieli całe dla siebie. Kiedyś. Teraz Magda spacerowała do lodówki po kolejną dolewkę wina, a Damian dalej nie wracał do mieszkania. Nie odpisał nawet na jej wiadomości. Spojrzała na zegar wiszący na kuchennej ścianie, stylizowany na te, które kiedyś wisiały na dworcach, przypominając podróżnym o tym, że i tak ich pociąg nie przyjedzie o czasie. Dochodziła dwudziesta druga. Zaczynała się martwić, ale nie na tyle, żeby zrezygnować z ciasta. Damian często wracał późno z pracy, bo kończyli jakąś ważną prezentację. Zdarzało się, że spędzał w biurze całe noce. Magda udawała, że nie czuje, jak ta prezentacja pachnie perfumami Diora. Czasem wąchała takie w drogerii, ale nigdy nie zdecydowała się na podejście z nimi do kasy. Później tego żałowała, bo mimo wszystko jej też należała się odrobina luksusu. Otworzyła lodówkę i wyciągnęła z niej kawałek sernika domowej roboty. Tak przynajmniej głosił napis umieszczony na opakowaniu. Magda zbyt wielką wiarę pokładała w tym, co wciskali konsumentom producenci żywności. W zamrażalniku dalej tkwiły krewetki z ekologicznej hodowli i bez GMO, cokolwiek to miało oznaczać. Wróciła na kanapę, gdzie jeszcze chwila i pewnie zaśnie. Ostatnio często tak miała. Wystarczyło, że położyła głowę na poduszce, a potem budziła się cała obolała. Znikały jej tak z życia całe godziny. — Gdzie jest pilot? Łyknęła wina, wbiła łyżeczkę w sernik i wcisnęła play. Pokój wirował, a przed oczami widziała tylko szum. Chwilę zajęło jej powrócenie do normalnego stanu. Magda nigdy dobrze sobie nie radziła z pobudkami, niezależnie od tego, ile spała. Damian stał przy kanapie w rozpiętej koszuli. Zniknął też gdzieś bławatkowy krawat, który w środę zawsze zakładał do pracy. Rutyna go uspokajała, a wszystko musiało być uporządkowane. Magda próbowała zogniskować wzrok na jego twarzy, ale stanowiło to spory problem. Nie chciałem cię obudzić, powiedział. Podniósł kieliszek po winie i dopił resztkę zalegającą na dnie. Mam nadzieję, że nie wypiłaj za dużo. Odrobinkę wybełkotała żartobliwie. Zabrzmiało to znacznie poważniej niż Magda sądziła. Wszystko przez sen. Krótkie drzemki działały na nią zabójczo. Potrzebowała minimum dziesięciu minut, by pozbierać się do kupy. Damian wyglądał na zmęczonego. Od dawna tak wyglądał. Musiał wrócić do mieszkania już jakiś czas temu, bo zdążył zdjąć marynarkę, która teraz wisiała niedbale na oparciu krzesła. Magda przyjechała dłonią po włosach, by jakoś się ułożyć, ale sądząc po minie męża na niewiele się to zdało. Zostawiłaś mi kawałek ciasta, które kupiłem? pokręciła głową. Szkoda, miałem ochotę na coś słodkiego puścił do niej oczko. Idę pod prysznic. Czekaj. Magda podniosła się z kanapy. Okruszki sernika wylądowały na podłodze, co nie uszło uwadze Damiana. Lubił porządek. Znacznie bardziej niż ona, bo zdarzało jej się czasem nabałaganić, ale w granicach normy. Gdyby nie zasnęła, mieszkanie wyglądałoby teraz inaczej. Zanim jej partner wróciłby do domu, umyłaby kieliszek i odstawiła na miejsce. Odkurzyła kanapę i przełączyła telewizor na kanał z wiadomościami biznesowymi. Miałeś ciężki dzień? spytała podchodząc bliżej. Jak zwykle. Wykorzystują cię. Powinieneś poprosić o podwyżkę. Wiesz, że tak to nie działa, odsunął się odrobinę. Dopóki nie zamkniemy tego kontraktu, w ogóle nie powinienem się wychylać, o ile chcę mieć pracę oczywiście. Poradzimy sobie. Jasne. Damian westchnął i przesunął się tak, by być z dala od zasięgu jej ramion. Magda jest prawie północ, a ja jutro muszę być w biurze przed ósmą. Poczuła smutek. Wyciągnęła do partnera dłoń, a ten ją odtrącił bez wyraźnego powodu. Magda może nie zarabiała dużo w swoim gabinecie, ale jeżeli interes się rozkręci, będzie mogła dokładać się do wspólnego życia. Czuła, że to Damiana przytłacza, jak wszystko jest na jego głowie, a ona tylko dodaje mu problemów. Nie powiedział tego wprost, ale nie musiał. Ona wiedziała. Przygotuję ci kanapki, zaproponowała. Nie chcę, żebyś szedł do łóżka głodny. Zrobiła krok w jego stronę, ale Damian odwrócił głowę z obrzydzeniem, a przynajmniej tak Magda odebrała jego gest. Jadłem w pracy. To może idę pod prysznic, ogarniesz to? Wskazał przy tym na talerzyk z okruchami ciasta i łyżeczką, która musiała zsunąć się z niego na kanapę, kiedy spała. Magda miała nadzieję, że nie będzie śladu na obiciu, bo doczyszczenie tego zajmie jej kilka godzin. Przejechała językiem po zębach w poszukiwaniu okruchów. Zupełnie nie pamiętała, że jadła ten sernik, ale talerz był praktycznie wylizany. Jasne. Powiedziała to już do siebie. Damian nie czekał na to, aż rozbudzi się zupełnie, żeby dokończyć rozmowę. Odwrócił się i poszedł do Łazienki. Usłyszała, jak zamek w drzwiach przeskakuje, a po chwili jak pierwsze krople uderzają o brodzik. Ich rozmowy coraz częściej tak właśnie wyglądały. Wymiana uprzejmości, wymiana informacji nie potrafiła tego zmienić. Głupia. Mało brakowało, a uderzyłaby się otwartą dłonią w głowę. W porę zatrzymała rękę. Nie doszła jeszcze do etapu autoagresji, ale jeżeli dalej tak będzie, to w końcu zrobi sobie krzywdę. Może wtedy mnie zauważy, pomyślała. Z lekkim strachem schyliła się i podniosła łyżeczkę z kanapy. Na szczęście ta była czysta, więc tym nie musiała się już przejmować. Złapała jeszcze za talerz i kieliszek po winie, a potem wszystko zaniosła do kuchni. Kręciło jej się w głowie. Oparła się o marmurowy blat i ścisnęła go tak mocno, aż zbielały jej palce. Spokojnie powiedziała sama do siebie. To tylko wino. Zdecydowanie wypiła dziś za dużo. Wszystko przez ten ogromny kieliszek, do którego można było wlać pół butelki, a dalej wyglądał tak, jakby napój znajdował się na jego dnie. Nalała sobie dziś takich trzy, czyli o jeden więcej niż zazwyczaj. Po raz kolejny będzie musiała prosić Damiana, żeby zrobił zakupy i uzupełnił zapasy. Wyręczał ją, a to oznaczało, że o nią dba. Robił większość domowych zakupów. Na szczęście niedaleko mieszkania mieli całodobowy hipermarket. Damian potrafił zniknąć w nim na dwie, czasem trzy godziny, ale wracał obładowany torbami. Robił tak co tydzień, ale Magda nie pamiętała, kiedy weszło mu to w nawyk. Zdawało jej się, że kiedyś na zakupy jeździli razem, ale to musiało być naprawdę dawno temu. Powinna sprawdzić w swoim notesie, kiedy zaczęły się jego nocne wypady. Odkręciła wodę i zaczęła zmywać. Wtedy usłyszała to po raz pierwszy. Ciche kliknięcie. Najpierw nie zwróciła na nie uwagi, ale po chwili dźwięk się powtórzył. Odstawiła naczynia na suszarkę i wytarła dłonie w spodnie, po domu ubierała się tak, jak było jej najwygodniej. Poprzecierane dresy i koszulka z nadrukiem przedstawiającym obitą twarz brada Pita i jakiegoś innego aktora. Nawet nie wiedziała z jakiego filmu pochodził kadr, ale t-shirt był przeceniony i wykonany w stu procentach z bawełny. Nie drażnił skóry, co w jej przypadku było bardzo ważne. W domu chodziła bez stanika. Wystarczyło, że przez cały dzień musiała walczyć z wiecznie przesuwającymi się ramionczkami. Drażniący dźwięk się powtórzył. Dobiegał z salonu, a Magda była pewna, że nie wydaje go jej telefon. Ten prawie zawsze był wyciszony. Pacjenci mogli do niej dzwonić w określonych godzinach i nie pozwalała na większą ingerencję w jej życie osobiste. Tutaj nie miała problemów z tym, żeby stawiać granice, co innego w domowym zaciszu. Zaczęła nasłuchiwać. Kiedy ciche kliknięcie się powtórzyło, wiedziała już gdzie się kierować. Marynarka dalej wisiała na oparciu krzesła. Damian rzucił ją na tyle niedbale, że jeszcze momenta wyląduje na płytkach. Magda złapała za marynarkę i sprawdziła kieszenie. Telefon zawibrował w chwili, kiedy po niego sięgała. Chryste wzdrygnęła się. Z przerażeniem spojrzała w stronę drzwi od łazienki. Dalej były zamknięte, a Damian pewnie mydlił swoje ciało. Magda miała osiem lat, a zachowywała się jak nastolatka. Ufała swojemu partnerowi. Chciała mu ufać, ale wiadomości w środku tygodnia i to prawie o północy nie wróżyły niczego dobrego. Nie tekstowe. Mail mogłaby zrozumieć, ale teraz poczuła ukłucie niepewności. Od tygodni mąż traktował ją oschle i w ogóle nie dotykał. Mijali się, a ona ciągle słyszała tylko o pracy, zmęczeniu i obowiązkach. Ostatnio nie widziała też, żeby Damian rozmawiał przez telefon lub przeglądał w nim internet, tak jakby coś ukrywał. Nie była dumna z tego, co właśnie zamierzała zrobić. Chciała sprawdzić, czy partner ma przed nią jakieś tajemnice. Otworzyć puszkę Pandory pod postacią sześciocalowego smartfona, nowoczesnej wersji pamiętnika, w którym przechowywano najważniejsze i najintymniejsze szczegóły z życia. Po plecach przeszedł jej dreszcz. Przełożyła urządzenie do lewej dłoni, a prawą wytarła w spodnie. Minęła zaledwie chwila, a skóra lśniła od potu. Pojawił się nawet za uszami, a jedna uparta kropla wdarła się pod koszulkę. Zachowywała się dziecinnie. Spojrzała na ciemny wyświetlacz. W górnej części urządzenia pulsowała mała dioda. Regularne, krótkie sygnały, informujące, że użytkownik dostał wiadomość. Przyłożyła kciuk do przycisku na obudowie. Ekran rozświetlił się na chwilę, a Magda zobaczyła przecinający go poziomo pasek. Nie mogła odczytać wiadomości, ale przynajmniej zobaczyła od kogo są. Uświadomiła sobie, że zrobiła błąd, kiedy zdała sobie sprawę z ciszy. Z łazienki dochodziły tylko miarowe uderzenia pojedynczych kropel obrodzik. Damian skończył się kąpać. Co robisz? Magda zbyt długo odkładała tę rozmowę. Teraz także nie zamierzała jej odbywać. Nie miała na to siły. Jutro powinna być w swoim gabinecie, uważnie słuchać problemów innych ludzi i starać się jakoś na nie reagować. Swoje problemy mogła odłożyć na bok, przynajmniej na chwilę. Potrzebowała czystego umysłu i była na siebie zła, bo wiedziała już, że nie ma na to szans, nie po tym, co zobaczyła na ekranie telefonu. Przeszło jej przez myśl, że Damian może ją zdradzać, ale nie potrafiła tego racjonalnie wytłumaczyć. Czuła narastające wokół nich napięcie i bała się poruszyć ten temat, żeby nie zaczął rezonować na całe ich życie. Wielu rzeczy się obawiała, a najbardziej tego, że nie stawała się coraz młodsza i w przeciwieństwie do męża wyglądała z każdym rokiem coraz gorzej. On zdawał się dojrzewać. Uwielbiała patrzeć na jego mokre ciało. Wprawdzie o Damianie trudno było powiedzieć, że ma wysportowaną sylwetkę. Bo mięśnie kamuflowały się pod warstwą tłuszczyku, ale na tyle nikłą, że dodawała mu jedynie uroku. Magda nigdy nie szukała mężczyzny, dla którego jego odbicie w lustrze jest najważniejsze. Szukała kogoś, kto patrzyłby na nią tak, jak ona sama chciałaby się widzieć. Zdawało jej się, że tym kimś był Damian. Kiedyś. Powiesz mi, co robiłaś z moim telefonem? Spytał poprawiając ręcznik wokół bioder. Chciałam odwiesić Twoją marynarkę do szafy, odparła po chwili zastanowienia. Sprawdzałam, czy nie zostało nic w kieszeniach. I? wyciągnął dłoń w jej stronę. Oddała mu urządzenie. Schyliła przy tym głowę, żeby nie musieć patrzeć mu w oczy. Wstydziła się swojego zachowania i tego, że nie uszanowała prywatności męża. Mężczyzny, który pomagał utrzymać się jej na powierzchni. Widziałaś, kto do mnie pisał? Damian wybudził ekran telefonu i przez moment wpatrywał się w wyświetlacz. Widziała, z jakim trudem przychodzi mu zapanowanie nad nerwami. Nieustannie zaciskał palce na obudowie smartfona, jakby przez chwilę stracił w nich czucie. Tak, odparła pokornie. Zadowolona? Alan to mój przełożony, powiedział wyłączając ekran. Mówiłem ci o tym, że może do mnie pisać w środku nocy, ale widocznie nie słuchałaś. Zabolało ją to zdanie. Nie oddawało całej prawdy. Magda słuchała opowieści Damiana o pracy, ale nie wszystko mogła zapamiętać. Nawet jeżeli chciała, to niektóre imiona, ksywki czy powiązania zwyczajnie wypadały jej z głowy. Słucham tego, co mówisz zaczęła się usprawiedliwiać i nie sprawdzałam ci telefonu. Lekko minęła się z prawdą. Ulżyło jej, kiedy zobaczyła, że wiadomości są od jakiegoś Alana. Nie zasnęłaby spokojnie, gdyby do jej męża pisała kobieta, nawet wtedy, kiedy byłaby to sprawa służbowa. Takie rzeczy można załatwić rano. Wierzyła w to, że każdemu należy się chwila spokoju i prywatności. Muszę się wytrzeć. Damian odwrócił się i ruszył w stronę łazienki. Zaraz wrócę. Zepsuła dobrze zapowiadający się wieczór. Odczekała moment, aż za mężem zamknęły się drzwi i dopiero wtedy odwiesiła jego marynarkę do szafy w przedpokoju. Przejrzała wszystkie wieszaki i zauważyła, że Damian chodzi tylko w dwóch garniturach. Oba były czarne, a Magda mogła przysiąc, że w zeszłym tygodniu widziała go odzianego w szarość. Widocznie znów pamięć postanowiła z niej zażartować. Schyliła się i wyciągnęła mop z dna szafy. Nie miała siły ani ochoty na to, żeby zmywać całą podłogę, więc ograniczyła się tylko do mokrych śladów stóp. Na szczęście zdążyła wytrzeć te ślady, zanim stopy zostawiły swoje odbicie w płytkach. Odłożyła wszystko na miejsce, ogarnęła salon i usiadła na brzegu kanapy. Oczy same jej się zamykały, ale chciała poczekać na Damiana wyjaśnić mu, że to tylko przypadek i że szanuje jego prywatność. Wyszedł z łazienki po kilku minutach, ubrany jedynie w bukserki. Przepraszam, że się zdenerwowałem, zaczął mówić, gdy stanął na środku salonu. Jestem po prostu zmęczony. Zdawało mi się, że ktoś do mnie dzwonił i. To ja przepraszam, przerwała mu. Nie grzebałam ci w telefonie, to przypadek. Wiem. Podszedł do niej i usiadł obok. Jak skończę ten projekt i domkniemy wszystko w firmie, to pojedziemy gdzieś na wakacje ścisnął u do Magdy. Może Egipt? Pomyślimy. Musiała na chwilę zamknąć oczy. Wiedziała, że wyolbrzymia, ale chciała, żeby Damian przestał już mówić. Niestety zebrało mu się na opracowywanie planów na przyszłość. Wiedziała, do czego zmierza, bo temat wracał co kilka dni. Chciał, żeby podpisała stos dokumentów, które napisano tak, żeby nikt nie był w stanie ich zrozumieć. Magda potrzebowała czasu, żeby przedrzeć się przez prawniczy język i nie składać cyrografu na czymś, co jej nie odpowiadało. W przyszłym tygodniu będę miał nowe dokumenty do ubezpieczenia na życie i musimy je wspólnie podpisać. Oczywiście, odpowiedziała z uśmiechem. Musimy się jeszcze zastanowić, co zrobimy z samochodem. Zdawało jej się, że już przeprowadzali tę rozmowę. Z samochodem? Ty nie możesz prowadzić, a ja prawie z niego nie korzystam, wyjaśnił. Nie opłaca się go trzymać w garażu, skoro do pracy jeżdżę trambajem. Miejsce parkingowe kosztuje krocie, nie mówiąc już o oc, które teraz nam na pewno podniosą i o benzynie. Męczyły ją podobne dyskusje. Damian zarządzał domowym budżetem. Magda nie zajmowała się takimi rzeczami.